Sponsorem jest firma Delta Optical, dystrybutor sprzętu marki Pulsar. Sponsorem jest sklep RW Hand, militaria, outdoor, myślistwo. Cześć Darzbór, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu. Tym razem jestem w gościnie u Bartka. Cześć Bartek, cześć, Darzbór, witam, dzięki Darzbór za zaproszenie. Słuchajcie, sytuacja taka, muszę powiedzieć, no, dość fajna, bo nieplanowane wyjście. Jesteśmy w Poznaniu przy okazji targów Euro Target Show. No i Bartek stwierdził, że skoro jesteśmy, to może moglibyśmy się ruszyć i zaprosił nas do siebie w łowisku. Jak widzicie, ja bez broni, także ja dzisiaj czysto w gościnie, żeby pokazać Wam w sumie coś, co Bartek jest szczególnego dla Waszej okolicy i dla kilku jeszcze innych województw, prawda? Tak, dzisiaj spróbujemy przybliżyć tematykę zmiany rozporządzenia w sprawie okresów polowań z 2022 roku, kiedy to myśliwi z województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego, ale o tym już jeszcze będziemy mówić, otrzymali narzędzie, które pomaga w redukcji szkód tych wiosennych oraz tych letnich, bo o tym też powiemy dzisiaj sobie przy okazji. Tak, okay. Oraz dostali narzędzie, które ma na celu pomóc jakby w wykonaniu planu cieląt, żeby to rozłożyć w czasie, czy cieląt, czy też łań i byków, o czym też będziemy mówili. Słuchajcie, mamy marzec, mamy praktycznie no już koniec marca. Tak. I dobrze słyszeliście, polujemy na cielaki. Polujemy na cielaki Daniela, polujemy tak na cielaki jelenia. Także jest to tych, jak Bartek powiedziałeś, kilka województw, które ma tą możliwość, że jeszcze w marcu na zwierzynę pułową poluje. Czy nam się to uda? Czy będziemy widzieć jakieś Daniele? Zobaczymy. Ja wiem, że tutaj ten teren, na którym jesteśmy, Bartek jest o tyle nam z kamerą naszą przyjazny, że za każdym razem, kiedy jesteśmy, widzimy zwierzynę, więc tak, może i tym razem uda nam się tę zwierzynę spotkać. Mam nadzieję, że... Może i upolować. Oczywiście. Zobaczymy. No dobrze, Bartek, to co? Ruszamy? Ruszamy. To co zwierzyna widziana, można powiedzieć, polowanie udane. Tak. Bartek, mieliśmy już trzy sztuki. Trzy sztuki. Kilka wcześniej jeszcze nam się udało, jak jeszcze jechaliśmy tutaj zaobserwować. Tak. Mówimy tutaj o Danielach, tak. Więc jak widzisz, jest tutaj potrzeba korzystania z tego narzędzia, o którym mówimy, czyli odstrzału tego marcowego cieląt, no bo jesteśmy tu w okolicy pola, które zresztą jest przed nami, no i zaraz podejdziemy sobie, będzie można zobaczyć, jak wygląda takie pole silnie eksploatowane przez właśnie głównie Daniele. Okej, czyli tutaj ten problem faktycznie istnieje. Wy z tego korzystacie, wy z tego jakby czerpiecie, chronicie te pola i faktycznie widzicie, że te pola są przez tę zwierzynę tutaj namiętnie odwiedzane i faktycznie te szkody powstają. Tak. W niektórych miejscach, tak jak mówiliśmy na początku, województwo wielkopolskie i kujawsko-pomorskie ma ten wydłużony okres polowań na cielęta Daniela I rzeczywiście tutaj koła łowieckie czy ośrodki hodowli zwierzyny w niektórych częściach Wielkopolski korzystają z tego narzędzia, ponieważ marzec mamy już bardzo mało żeru jakiegoś tutaj na lesie, tak? Bo tak, to się rozwija, nam się, prawda? Jesteśmy w drzewostanie tutaj dębowym, mieszanym, trochę dalej. Zresztą też ruszonym, to zresztą widać, są też odchody. Tak, tu jest już bardzo mało tego pokarmu, więc zwierzyna siłą rzeczy będzie teraz szła na oziminę, tak? Czy w przypadku dzików to jeszcze zasiewy, ale tutaj mówimy o zwierzynie płowej, o oziminie, która teraz wyszła, bo mamy już od lutego bardzo dobrą temperaturę. Ta ozimina wychodzi bardzo, bardzo mocno do góry, świeży żer i niestety lgnie na polach, jadąc już tutaj za Poznaniem, bo to nie jest tajemnicą, że jesteśmy w okolicach Poznania, to widzieliśmy już, Daniele, nawet na polu, tak? A mamy godzinę blisko południa, więc widzicie, że ten problem rzeczywiście jest i to narzędzie no, tutaj akurat jest wykorzystywane i widać pierwsze efekty. Pierwszy sezon 22-23 był takim wprowadzającym. Teraz 23-24, który się kończy, jest takim sezonem, gdzie rzeczywiście koła łowieckie czy ośrodki korzystając z tego odstrzału, nie wykonali cieląt do końca lutego, jak to w pozostałych województwach, czy w starym przysłowiowym kalendarzu polowań, tylko rzeczywiście korzystają, bo wychodzące teraz chmary tutaj żeńskie z cielętami w dużej mierze no, musiałyby być wypłoszone, tak? Przez myśliwych, przez osoby, które chronią te pola i byłoby to za pomocą oczywiście po odpowiednim zezwoleniu czy petard, czy armatek, no tak, czyli te tak powiem, konwencjonalne metody, po staremu konwencjonalne metody ochrony, tak? Ale sami tutaj praktycy stwierdzają, że to są metody krótkotrwałe. Wystawimy armatkę 1, 2, 3 dni. Zwierzyna się przyzwyczaja. Zwierzyna się przyzwyczaja. Też na to zwróciliśmy uwagę. Tutaj widzisz, Krzysztof, mamy bardzo szerokie pole. Postawimy jedną, dwie armatki. Z drugiej strony i tak wyjdzie następna chmara. Nie ma szans. Jest to oczywiście związane z kwestiami zagęszczeń w pewnych rejonach. Dlatego tutaj minister zdecydował wyodrębnić konkretne województwa, których dotyczy ten problem, powiedzmy sobie, bo te województwa, które wymieniliśmy najpierw, to są województwa z jeleniami, a wielkopolskie i kujawsko-pomorskie dodatkowo mają Daniele. Tak. I dlatego no, w niektórych częściach kraju rzeczywiście jest ten problem jeszcze przegęszczonych populacji, no i w niektórych częściach kraju jeszcze jest może jeszcze większy problem niż przegęszczenie, to są szkody łowieckie, bo te wiosenne naprawdę widać. No i już zresztą rozmawialiśmy wcześniej trochę z jednym tutaj z pracowników lokalnych ośrodków i sam mówił, że już zaczął się sezon tych szacowań, także sami widzicie, że jest to problem i tutaj próbujemy korzystać z dostępnych narzędzi, żeby go rozwiązać, prawda? Dobrze, to chodźcie może na to pole, pokażemy Wam, jak wygląda to pole i pokażemy Wam, no, co by się mogło zadziać, gdybyśmy też nie polowali, tak? I faktycznie jak ta liczebność zwierzyny wpływa no, na te szkody łowieckie, które tutaj widać faktycznie istnieją. Bartek, ja chyba wiem, co Ty chcesz nam pokazać i na co chcesz nam zwrócić uwagę. Po pierwsze... Tak, te wszystkie ślady, które widzisz, jesteśmy tutaj w Wielkopolsce po dość intensywnych opadach deszczu i te takie ukształtowanie terenu nie jest spowodowane żadnym tutaj uprawą maszynową, tylko to jest właśnie ślady bytowania lokalnej populacji jeleni i danieli. Zresztą widzisz, jesteśmy tutaj, ciężko stanąć w miejscu, gdzie nie ma starego tropu, a ciężko na metrze kwadratowym nie znaleźć świeżego tropu. Słuchaj, to jest więc, trop w trop. Tak, to jest dokładnie trop w trop. I tutaj właśnie... Tam widać, jakby ktoś urządzał zawody koni. Tak, dokładnie. To wygląda tak. O, dobrze porównałeś, jak taki padok. Tak, tak dla koni. Tak. I to jest właśnie jedno z miejsc, gdzie jak najbardziej potrzebujemy odstrzału marcowego i odstrzału letniego, bo skoro już jesteśmy przy tym, to też możemy o tym powiedzieć, ponieważ nowe... rozporządzenie, które nas obowiązuje, wprowadza też tutaj możliwość polowania na łanie w drugim roku życia i byki w drugim roku życia już od czerwca, tak? Z tym, że łanie mają przerwę, czyli polujemy na nie od 1 czerwca do końca lipca. Później ze względu na to, że bardzo ciężko odróżnić już tą łańkę, czy łanie w drugim roku życia, jelenia daniela od starszego osobnika, jest ta przerwa. Natomiast jeżeli chodzi o byki, no to już polujemy na te byki w pierwszym porożu, czyli w drugim roku życia, od 1 czerwca do zasadniczego sezonu łowieckiego już na pozostałe osobniki te starsze, tak? No słuchajcie, wygląda to tak, jakby tutaj przyjechała poważna maszyna, która wywróciłaby wszystko do góry nogami i przeleciało jeszcze stado dzikich koni, a to daniele. Daniele danielami, ale przy okazji są też dziki. Także słuchajcie, jak z jednej strony nie daniele, jak nie jelenie, to dzikiem go. Tak, dokładnie. Ja zostaję. Bartek teraz próbuje kawałeczek podejść. Ja wam go postaram się nagrać termowizem, jak on próbuje te daniele tutaj bokiem przeskoczyć. Także może mu się teraz uda. Trzymajcie kciuki. No dobrze, słuchajcie, Bartek, mieliśmy w sumie chmara i jeleni po trasie, co było chyba sporym zaskoczeniem, przynajmniej dla mnie, dla Ciebie trochę mniejszym. No trochę mniejszym, tu się zdarzają takie widoki o 12, 13, bez problemu. Tak, bo dlaczegoż by nie. No i mieliśmy też daniele, tylko no słuchajcie, mamy chyba troszeczkę pecha, wiatr kręci. Cały czas tak, wiatr kręci, gdzieś tam są bardzo uważne. Druga sprawa, różnice między tymi cielętami a łaniami już są stosunkowo małe, bo nie powiem, że bardzo małe, ale stosunkowo małe i na taki dynamiczniejszy podchód, gdzieś szybsze podjęcie decyzji no nie pozwala już ten marzec. Tak. I tym bardziej, że to jest już końcówka tego marca, bo a miesiąc we wzroście tych cieląt, to rzeczywiście dużo mieliśmy okazję obserwować we dwójkę męskiego cielaka, który już był wielkości łani, tak, która była gdzieś z boku, tylko pewne tam cechy budowy czaszki jeszcze i gdzieś widoczny pędzel pozwolił ocenić, że to cielak, a tak to już jest naprawdę ciężko, więc trzeba mieć naprawdę już szczęście. No my akurat dzisiaj nagrywamy w środku dnia, że tak powiem, natomiast no zwyczajowo jak na zasiadce jest trochę więcej tego czasu, trochę więcej miejsca do oceny i jest to trochę łatwiejsze, tak? No nam udało się, jak mówiłem, jest to takie polowanie, które przy okazji samych targów udało nam się odbyć. Rozmawialiśmy też jeszcze w międzyczasie, że mi byłoby dosyć ciężko, powiem wam szczerze, kiedy ja nie mam tego obycia z danielami, do tego, żeby skutecznie teraz móc bezproblemowo sobie stanąć i ocenić, ok, to nadal jest cielak, to co ty o tym o tym mówisz, więc także mam wrażenie, że ta edukacja, którą my na przykład mamy jako myśliwi na samym początku, kiedy zaczynamy, to jest niewystarczająca moim zdaniem do tego, żeby później móc, trzeba się opatrzeć. Było podczas... Trzeba się opatrzeć po prostu. Oczywiście to, co Krzysztof mówisz, było podczas również targów podkreślane przez, czy tu przez grono przedstawicieli Zarządu Okręgowego PZŁ, czy przez grono uczelni, poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, czy przez twoje skromną osobę, czy przez Zarząd Główny. Rozmawialiście na temat potrzeby edukacji. Teraz dostaliśmy narzędzie, z którego coraz więcej osób korzysta, bo ja tutaj już mówiłem, jak rozmawialiśmy poza kamerą, że coraz więcej kół łowieckich korzysta z tego, bo ludzie chcą się doszkolić. I to jest tak, nie tylko tak, że wiesz, ludzie z Wielkopolski pójdą i wybiorą tego Daniela bez problemu. Nie. Nawet jeżeli masz go w łowisku, a dotąd nie skupiałeś się w marcu, traktowałeś, o, wyszły Daniele, super, są Daniele. Tak. Nie skupiałeś się na rozpoznaniu. Przy Danielach jeszcze mamy ten, przy męskich cielakach, przy Danielach mamy ten aspekt, że ten pędzel jest mocno widoczny. Natomiast no, też może być to jakiś bardzo słaby szpicak, oczywiście on już będzie wytarty, ale nie możemy też wykluczyć, że może się zdarzyć jakieś tutaj problemy hormonalne, I to też trzeba rozróżnić, kiedy to jest szpicak, któremu po prostu wyrosło bardzo małe poroże, czyli jest tutaj, będzie takim ala perukarzem, nazwijmy to, bardzo słabym, a kiedy jest to mocny cielak Daniela, który ma ten wzrost już możdżeni i te możdżenie są też już teraz bardzo widoczne, zresztą pokazywaliśmy, tłumaczyłem, także te możdżenie są już na tyle widoczne, że na odległości 40-50 metrów będziesz już się widział, dlatego to też jest ważne, no i tu jest też aspekt, żeby w łowiskach też oceniać, który szpicer będzie dotrzał, a który szpicer dotrzał nie. Przepraszam, cielak męski w tym momencie, bo to nie jest jeszcze szpicer, jeszcze mamy tutaj. Który cielak męski będzie dotrzał, a który nie będzie, bo to też na tym etapie można robić. I to jest ta potrzeba edukacji, o której mówimy, że naprawdę warto jednak sięgnąć trochę do książki, wyjechać w łowisko niekoniecznie ze strzelbą, niekoniecznie w nocy, poobserwować, aha, to tak wygląda cielak mniejszy, słabszy, męski, tak wygląda większy. Tak wygląda ciele żeńskie, bo na początku naszej, jak dzisiaj wysiadaliśmy z samochodu i pokazywałem ci jeszcze gdzieś tam Daniel, które przebiegały, ten cielak był bardzo mały. To był cielak, który urodził się dziś bardzo późno. To nie był cielak typowo urodzony w charakterystycznym miesiącu dla Danieli. Także to są takie aspekty, które, żeby dobrze korzystać z tych narzędzi, trzeba pojąć i trzeba chcieć je przyswoić, żeby dobrze prowadzić tą gospodarkę. Prawda. Słuchajcie, ja myślę, że nagrało się na termowizji tutaj to, jak Bartek z wielkim poświęceniem tutaj próbował tą naszą ostatnią chmarę podejść. No niestety, tak jak mówimy, wiatr strasznie kręci, także jest to problematyczne, żeby tutaj odpowiednio podejść, a trzeba też mieć na uwadze, że tutaj też pomimo tej pory jest też dużo ludzi, więc tutaj bezpieczeństwo jest jednak najważniejsze. Nie zawsze za wszelką cenę chodzi o to, żeby pozyskać. Zwierzyna widziana, polowanie udane. Dokładnie. Tych Danieli mieliśmy sporo, bo mieliśmy kilka chmar, które tutaj widzieliśmy. Pomimo tego, że byliśmy cicho, pamiętajcie, też jest ciężko podejść w taką dużą ilość osób, jeśli mamy podchód w ciągu dnia, tak jak my tutaj jesteśmy. No niemniej jednak fantastycznie, że przy tym wszystkim udało nam się na tą chwilę chociażby wyskoczyć i przy okazji tych targów też tutaj zapolować. Oczywiście, miłe spotkanie, a co najważniejsze, oprócz tego, że nie udało nam się dzisiaj dojść do strzału, nawet nasza obecność. Widzieliście, przechodziliśmy obok kępy, dosłownie niewielkiej kępy, bardzo ażurowej, na środku pola, na którym rozmawialiśmy momentalnie chwilę wcześniej, i wyskoczyła chmara Danieli. Ale ta chmara już przeszła na tereny oddalone od pól, bo my gdzieś tam się kręciliśmy, więc już zyskamy ten czas, że one nie wyjdą dzisiaj już na te pola o 16, tylko przyjdą na przykład o 18-19. Także to już te 3 godziny, ja wiem, jednorazowo 3 godziny, ale razy ten okres całego marca już będzie nam to kompensowało te szkody, bo ten Daniel nie będzie żerował 8, 7, 6 godzin, nie będzie na tym polu, może, bo on nie żeruje tyle, tylko będzie 4, a to grosz do grosza, a będzie ten efekt, Bartek, serdecznie ci dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze się u Bartka pojawić z kamerą. Oczywiście. I mam nadzieję, że też będziemy mogli jeszcze fajny materiał dla was przygotować i pokazać właśnie Daniele, które tutaj są. A was zapraszam już na kolejny odcinek i zapraszam was też na targi do Krakowa, gdzie wraz z naszą kamerą będziemy tutaj także przygotowywać dla Was relacje z targów w Krakowie. Do zobaczenia, trzymajcie się, Darzbór.